Witajcie. Dzisiaj kilka słów o kabombie karolinianie. Roślina jest rozpowszechniona w Ameryce Północnej i Południowej. Dorasta do 1,5 metra wysokości i ma dość słaby system korzeniowy. Liście pierzaste, koloru zielonego, w przypadku odmiany pulcherrima czerwono-purpurowe. Liście rozłożone są na łodydze naprzeciwlegle i w sposób parzysty, czyli jeden z lewej, drugi z prawej i w tym samym miejscu tylko dwa. Największe liście mogą mieć nawet do 60 piórek i właśnie dlatego liść wygląda pierzaście. Roślina kwitnie na biało z żółtym środkiem. Oczywiście, jeśli roślina tylko może, to wypuszcza liście nadwodne, absolutnie niepodobne do podwodnych i całkowicie nieatrakcyjne. Jeśli chodzi o uprawę tej rośliny w akwarium, to jest jedną z najpopularniejszych roślin. Kiedyś poszukiwaną, bo wyglądającą zupełnie inaczej niż inne rośliny. Niemniej, pomimo popularności, kabomba nie jest rośliną super łatwą w uprawie. Po pierwsze, kabomba nie lubi wysokich temperatur. W zasadzie graniczna temperatura to 26 stopni Celsjusza. Nie oznacza to, że przy wyższej spakuje walizki i się wyprowadzi. Natomiast rośnie coraz słabiej i powoli następuje jej degradacja. Dlatego też najlepiej będzie się udawała w akwariach o niższej temperaturze. Tak mniej więcej pomiędzy 20 a 25 stopni Celsjusza. Po drugie, jest rośliną łatwą do wykończenia przez glony i zanieczyszczenia. Niestety, te piękne, puszyste liście łapią każde zanieczyszczenie pływające w wodzie. Biorą je na klatę, zanieczyszczenie się przykleja i powoli zabija roślinę. Dlatego w uprawie kabomby tak ważne jest utrzymanie wysokiej czystości wody. Podmiany powinny być wykonywane regularnie, raz w tygodniu. Po trzecie, kabomba nie lubi twardej wody. Charakterystycznym przy trzymaniu jej w takiej twardej wodzie jest zamieranie stożków wzrostu. I tu wychodzi szydło z worka. Ostatnio dostałem kabombę i w mojej kranówce zaszły właśnie takie procesy. Roślina szybko wypuściła nowe pędy, które nie potrafiły otworzyć liści na bok i po prostu zamarły. Stare liście rośliny matecznej mają się nadal dobrze. Roślinę można przyzwyczaić do twardszej wody, ale nie rośnie tak bujnie jak w miękkiej. Następną ciekawostką jest to, że kabomba lubi ryby, ale generalnie żyworódki i małe kąsaczowate. Przy nich czuje się znacznie lepiej i lepiej rośnie. Czemu? Nie mam bladego pojęcia. Może chodzi o naturalne nawożenie, może o obskubywanie wszystkiego, co osiada na liściach? Badania trwają, choć ekipa badawcza jest w stanie wskazującym. Teraz światło. Kabomba jest światłolubna, ale bez przesady. Takie 0,6 W na litr powinno jej wystarczyć. Łatwo stwierdzić, że światła jest za mało, wystarczy popatrzeć na kabombę. Z braku światła roślina zaczyna się wyciągać ku górze i odległości pomiędzy węzłami, z których wyrastają liście, się wydłużają. Czyli liście, przerwa, przerwa, wolne pole, pusto, liście i znów pusto. Tak wygląda mniej więcej wyciągnięta łodyga. Oprócz wyciągania się z braku dostatecznej ilości światła, liście blakną, żółkną i roślina może nam nawet paść. Kabomba wymaga co najmniej 12 godzin świecenia sztucznym światłem. System korzeniowy jest dobrze rozwinięty, ale niestety dość słaby, ponieważ składa się z wielu cienkich korzeni. Kabomba pobierająca składniki odżywcze poprzez korzenie powinna mieć dość zasobne podłoże. Można je uzupełnić poprzez kulki gliniane, choć ja osobiście nie uważam, że jest to konieczne. Tak jak powiedziałem wcześniej, system korzeniowy jest dobrze rozwinięty, ale niestety słaby. Dlatego najlepiej kabomba będzie się czuła sadzona w piasku albo drobnym żwirze. Nie powinno się stosować gruboziarnistego podłoża, bo będzie cięło i rozgniatało korzenie. Najlepiej jest, sadząc kabombę, nie zagłębiać całego systemu korzeniowego w podłożu. Najlepiej część zostawić nad podłożem i dzięki temu unikniemy jego gnicia. Choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, jest rośliną spełzającym kłączem. A to oznacza, że możemy ją rozmnażać z odrostów po jej przycięciu, ale i sama roślina wypuszcza kłącze, które pełznie po podłożu, ukorzenia się i wypuszcza kolejną roślinę w pewnej odległości od rośliny matecznej. Znacznie łatwiej jest jej to robić, kiedy podłoże jest drobne. Kiedy podłoże jest grube, ten proces jest znacznie utrudniony. Można ją też mnożyć, sadząc szczyty lub kawałki rośliny z kilkoma węzłami. Przeważnie ładnie i szybko się ukorzenia. Kabomba karoliniana nie wymaga sztucznego nawożenia ani dodatku dwutlenku węgla do normalnego wzrostu. Kabomba jest rośliną trzeciego planu i najlepszy efekt uzyskujemy, kiedy sadzi się ją w małych grupach. Posadzona zbyt gęsto będzie traciła dolne liście. Małe ryby i narybek świetnie się kryją w jej liściach, więc jest pomocna przy rozmnażaniu wielu gatunków, szczególnie ryb żyworodnych w akwarium ogólnym. To tyle o kabombie, pięknej roślinie, którą każdy powinien spróbować hodować w swoim zbiorniku. Rośnie szybko i łatwo się rozmnaża. Na koniec przypomnę, że trwa zbiórka pieniędzy na nową kamerę dla kanału.
Każdy, kto zechce wesprzeć tę zbiórkę, znajdzie adres pod filmem. Jednocześnie wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy już dokonali wpłat i wsparli zbiórkę, jak i cały kanał. Na dziś tyle informacji. Koniec filmu. Dobranoc.